Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders 3. Witam się z wami tutaj, a nie przy Wulgrimie, ponieważ niestety ogarnąłem dopiero po chwili, że nie włączyłem nagrywania. Ale to jest akurat mało ważne. Co zrobiłem po to nagranie? Po pierwsze, podfarmiłem się do takich statystyk. Chodziłem też sobie trochę w pustce i znalazłem tam kolejny ten. Tutaj znalazłem gdzieś jakieś dwa przedmioty. Dwa albo trzy sobie leżały. Znalazłem sobie tam kolejny rdzeń odmłodzenia. Dzięki temu mam teraz cztery, a nie trzy ładunki Nephilim. I też po poprzednich lokacjach, dzięki czemu udało mi się znaleźć, po pierwsze, kolejne upgrade'y, takie jak rozproszony cień, który wpakowałem sobie w szpony pogardy. Enocha już widzieliście, oraz rozproszony chaos. Jest to ogólnie fajne, ale na razie mi się nie przyda. Jeszcze rozproszony hołd znalazłem w pustce. Jest to, co jest najlepsze, jest to modyfikacja, którą mogę wpakować tylko do kolców pogardy. I to, jak widzicie, daje mi większe obrażenia od kryta i zwiększoną szansę na kryta po zabójstwie do maksymalnie 50%. To na maksymalnym poziomie ma plus 5%, czyli po 10 killach już macie zwiększoną szansę na maksymalnie, jak się da. Ale ja na razie wolę sobie zostać przy lewiatanie, bo lubię te 20 plus za każdy zniszczony element. Nie chcę umierać! No ja cię zabić nie chcę, ale bardzo bym cię chciał zlokalizować. O, jest! Dobra, idę dalej. Biją mi tyle samo, no może tyle samo, podobne wartości, ale gość już też nie jest taki tankowaty. Pięknie. Dobra, walka troszkę trwa, ale nie jest jak pod koniec poprzedniego odcinka. Oj, to na pewno. Oj, 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 oj! No, już miałem coś gadać, że o, może jednak nie bije mi to aż tyle i co? I o mało właśnie teraz nie zginąłem. Dobra, jeszcze jeden odpoczynek Nephilim. Odłamek gniewu, spoko. A, w sumie zużyję te małe leczenia, żeby go nie mieć, bo nie lubię się potem. Nie lubię. Wolę się w trakcie walki potem nie pomylić i nie wziąć złego odłamka. Dobra. Zobaczmy, dokąd mnie to prowadzi. O, jest kolejny ten stworek. I są kolejne te ścianki, ale do tego potrzebuję żuka, żeby je wysadzić. Albo prawdopodobnie broni z esencji. Dawaj, co masz! Wszystko zacznę! Kurde, tego nie widzę w ogóle, tych obrażeń magicznych na tym. Może to o krytyka chodzi? Bo kryty zadają obrażenia magiczne. No. 200 i 700. Nie wiem, może to bije więcej. Pięknie. Okej, i znowu jest to. Dlaczego to służy? O, tu jakiś nieumarły. Powieszony pod sufitem. Ciekawe. Odłamek uzdrowienia. Tego dziwo nie mogę zniszczyć. Tu jest jakiś martwy anioł. No, aż się prosiło, żeby jakiś artefakt przy nim zostawić, no ale to raczej nie w tak oczywistym miejscu. Kurde, co to jest w ogóle za ten? To już jest chyba trzecia z kolei, którą spotykam albo w drodze do tej lokacji, albo w samej tej lokacji. Trzecia taka, co to nazwać? Bo na pewno nie pom... Bo nie ten, nie po... ten. Płaszczyzna, o! Trzecia taka specjalna płaszczyzna. Dobra, co to prowadziło do tego samego miejsca. Jeszcze tu jest przejście. Kolejne do wysadzenia. A nie, czekaj, ja tędy przyszedłem.
Dobra, wait. Tutaj. A tutaj dochodzę do tego. A, górą jest wyjście, okej. Okay. No w sumie bez powodu to by raczej go tu nie postawili. Ale pewnie trzeba go będzie przez to przetransporterować, ale jak na razie to on mi musi posłużyć. No. Fajny unik. To musi mi posłużyć za taką platformę. Dobra, widzę, że unik działa chyba tam, gdzie on jest zwrócony. Mógłbyś w tamtym kierunku, proszę. Dobra. Ziup. I w górę. Odłamek siły. No dobra, jest coś, powiedzmy, super, ale za rzadko korzystam z tych odłamków. Za rzadko, czytaj, prawie w ogóle. No, proszę bardzo. Takie obrażenia mi się podobają. I cyk, Mara się zwróciła. Jestem ciekaw, ile mogę mieć maksymalnie właśnie tych ładunków odpoczynku Nephilim. Zarówno tych ładunków na same posiadanie tego odpoczynku, jak i na używanie. Wróć, nie? Jak i na wzmocnione leczenie z niego. Dobra, puszczę lepiej tornada. Pięknie. Kurde, chyba oberwałem. No, nawet nie chyba, tylko na pewno. Oj, oj, oj! Do tyłu, do tyłu! Duży. I Nephilim. Pięknie. Dobra, jedna Mara się zwróciła. Ale wstać mnie na dwie kolejne, jakbym Pulgrima gdzieś spotkał po drodze. Dobra, tam. O, to jest chyba to wyjście, powiedzmy. Znaczy, wyjście, tak w cudzysłowie. Tędy przyszedłem. To jest ta dziura, którą zauważyłem na tym. O, tu mogę przeskoczyć. Dobrze. To jest gdzie? O, to jest tutaj. A ta dziura to jest to jak... W ogóle mam wzmocnioną, ale not worth. No okej, dobra, jestem trochę bardziej tanki, jak mam ten odłamek aktywny, no ale prawie w ogóle z tych odłamków nie korzystam. Tylko odłamki leczenia wykorzystuję. Tylko to się opłaca w trakcie walki wykorzystać. Za długie cooldown mają te odłamki, żeby wykorzystać czasami więcej niż jeden. Dobra, tutaj co się chowa? Jest takie... A, jest gniazdo tych robali, dobra. Kurde, to w którą stronę mam iść teraz? Dobra, może spróbuję w tym kierunku najpierw. Dobra, jest robaczek. A, jest to coś. Dobra, panie robal, chodź pan. Bum. To zniszczone. Jeszcze są dwa, ale jeszcze jest też coś tutaj. O, chyba widziałem tam człowieka. Kolejnego. Tak? Nie chcę umierać! A tak, jest tu, dobra, po prostu patrzę na to truchło z tyłu i... Zlałem mi się. Możesz mnie stąd wydostać? No, dotknij. I do schronienia. I fragment adamantynu kolejny. Pięknie. No. Ej. No. Proszę mnie tu nie oszukiwać. Dobra, czy ja byłbym w stanie odblokować oba te przejścia? No. Jeśli... A nie, nie ma tu niestety wajchy na otworzenie tego. Szkoda. Ale mogę to odblokować. Jeśli oczywiście rzucę wystarczająco wysoko, żeby się nie zahaczyło inną teksturę. No, robaczek, chodź. Jezus, chodź do mnie. Tu, chodź, jedz.
Ja pierdzielę. Dobra, trochę wyżej. Tyk. To odblokowało wyjście stąd. Dobra. Czyli teraz będę mógł przeprowadzić. Jak ona nazwała? Obserwatorka te zwierzę, te stworzenia? Chyba jest jakiś demon, mi się wydaje. Chyba Manski? Czy dobrze pamiętam? Teraz tego Manska będę mógł przeprowadzić. Właśnie w... tutaj. A, dobra, i po nim będę mógł przejść dalej, bo tam jest ta dziura. Przez którą nawet tym doładowanym skokiem nie będę mógł. Czy nie będę mógł. Nie mogę wejść. Wejść, przejść, tak dalej. Nie, nagle to było. Nie, co? Nie mogę przejść po prostu nawet tym doładowanym skokiem, bo jest za daleko. A, co? Nie za krótka, aby ta twoja włócznia? O, rdzeń odmłodzenia, proszę bardzo. A propos tych buffów do mojego odpoczynku Nephilim. To było które? To było na leczenie. Teraz 450. No, czyli tak prawie połowa mojego HP teraz jest leczona. Dobra, musiałem zeskoczyć chyba, żeby z nim walczyć. No i w sumie nawet mogę to zrobić. On się zregenerował, czy to jest inny? Ważny Furio? Nie, to jest inny aniołek. Te, anioł! O, takiś jest. Ładnie. Ten jego kumpel co? Dobra, to się nie popisałem. Żegnam. Chyba go trafiłem. Serio? Nie sprawdziło go to na ziemię? O, ładnie, za 500! Twój błąd. Dobra, mam jeden ładunek odpoczynku, więc o 12 odłamków uzdrowienia, to lepiej to wykorzystam. Dobra, dziduj. No, jeszcze jeden taki odłamek i będę miał full HP. Ale na bank kolejna esencja da mi możliwość niszczenia tego, bo za dużo tego już po drodze spotkałem, żeby nie móc tego niszczyć. Pytanie tylko, z jakim grzechem przyjdzie nam walczyć. Dowiem, może się dowiemy. Dobra, to trochę poszło nie po mojej myśli. Tam leć. Tam, no. Nie tam. Tam. No, chłopie! Chyba chłopie. Nie wiem, czy to jest w sumie facet czy dziewczyna. Patrz, ja się ustawiam tam. Tamtnę, to tam masz iść! A nie się cofać! Tam. No, no sztyp! Tam. Bo cię wypatuje na śmierć. Wolałbym nie. Ja pierdzielę, dlaczego nie mogę po prostu objąć kontroli nad nim? Jakoś muszę bawić z jakiegoś dziwnego Pac-Mano Tetrisa. Dobra, i teraz przejście jest odblokowane. Tutaj. I na drugą stronę. Placówka aniołów, jakiej się spodziewałam. Jak wejdziemy? Wchodzimy tam? Masz dla odmiany siedzieć cicho. Niby ma obserwować, a ciągle tylko gada, co?
Nawet obserwator wojny nie był tak gadatliwy. O, tam widzę kolejna lokacja. Znaczy kolejna część chyba tej lokacji. Bo to jest chyba to drzewo, które tam widziałem z tego kościoła. Jest coś do spalenia. Dobra, pauza. Okej, okay, wróciłem. Dla was krótkie cięcie, dla mnie... Nie wiem ile. Ale co najmniej 5 minut. Kurde, fajny mieczyk nawet. Ale wojna ma lepszy. Tego nie zniszczę. Ułamek uzdrowienia kolejny. Ty, co jest? A to pochodnie, myślałem, że takie itemy wpływają w powietrzu. Dobra, tutaj coś poniszczyć. O. Nie zgaśmy im te wszystkie światełka, niepotrzebne im są. O, a tutaj akurat standardowy kłębek Mar. No dobra, to jest akurat fajny kłębek. To mi dawało chyba 400 dusz, jeśli dobrze pamiętam. Pani, chyba nie są zadowolone. No nie, ilu ich tu... O, super, widzicie go? Hordy niebios, wiecie kim jestem? Czym jestem? Jeśli chcecie ujrzeć dzisiaj zachód słońca, poznaj, jak parzy niebiańskie ostrze! Dobrze, nie znoszę gadać. A ja nie kumam, dlaczego akurat aniołki chcą się z nami bić. Bo my im jeszcze nic nie zrobiliśmy. Osławiony przywódca się nie boi? Muszę zniszczyć was wszystkich? No dobra, myślę, że mogę tak na wszelki wypadek go wykorzystać. One chyba dopóki... One chyba działają tak długo, jak nie zostaną wykorzystane. Dobra, uwaga, uwaga. Żnek? No przecież zrobiłem unik dobry, ludzie. Dobra, czyli to był śmiertelny cios dla mnie. Zleciał odłamek, który uratował mi tyłek. Dobra, mam wszelki wypadek, wykorzystam jeszcze jeden. O kurde, mogę w sumie wykorzystać piorun te duże. O, idealny unik mi wszedł. Dwa razy. Poczynek. O, super. Anielski champion. Czyli... Mini boss fight? Dobra, udało mi się wykorzystać tę formę spustoszenia. Już myślałem, że mnie gościu zabił, nie? O, tylko super, że wykorzystam formę spustoszenia, a zadam mu ledwo co obrażeń. No. Aha, where Unix? Woli stwórcy! Udasz się na wiekuisty spoczynek! Oj, wątpię. Dobrze! No ej, przecież był unik. I znowu uratowany przez odłamek. No, Jesus! Widzę, że mam do czynienia z prawdziwym plugastwem. Skażę cię na zapomnienie. Skaż siebie może na wykład z historii. Bo ewidentnie nie wiesz, kim jest Furia. Dobra, low HP. Tak low, low... Mega low. Muszę być ostrożny. A propos bycia ostrożnym. Dobra. Niezniszczalność na czas aktywacji i nawalamy burzą. No, świetnie. Dobra. Okej, nie oberwałem. Bo blisko i to trzykrotnie, jeszcze z mojej winy. Teraz odpoczynku nie mam. Udasz się na wiekuisty, to nie są już nasi bracia. Nie ma dla nich litości. Gość jest mocny.
Dobra, ostatni odłam... Znaczy ostatni, jedyny odłamek leczenia duży, jaki miałem. Co to było? Dobrze. Wykorzystałem wszystkie odłamki na tej walce. Tutaj nie umarłem. Co, plecków się nie udało osłonić. Super, ma totalnie gdzieś, więc przymknij mordę i giń. Nie, nie, nie. Nie, nie, no nie wierzę. Kurwa, jaja se robisz. Wyjebałem się na czterech nieumarłych odłamkach u niego. Jeszcze gościu mnie kurwa. Kolejny jest za ile? Która tysiąca. Okej. Okay. Stać mi na dwa odłamki. Dobra, kolejny zdjęty. Tu, o, magiczny odłamek mi wypadł. Fajnie. Jest to akurat trochę useless. Znaczy trochę, no w sensie on mi podnosi magię, a magia jest tylko na kontra. Znaczy, magia jest tylko na kontra. Tylko kontrataki są magiczne. Pięknie. O, i udało się go podpalić, bardzo ładnie. To mi tak średnio wyszło. Dobra, spróbuję wrócić do włóczni. Okej, czyli jak chcę wykorzystać odpoczynek, to w wolnej chwili, a jak chcę zrobić kontrę, to muszę zrobić to od razu. Chłopie, schowaj sobie może przydupasów do kieszeni. I wtedy mów o sobie, że jesteś największym wojownikiem niebios. Kurde, problem tych tornad jest taki, że ja, jak one są blisko tego typa, to ja nie widzę, kiedy on atakuje. Dobra, wykonałem kontrę, więc się nie zmarnowała okazja. Odłamek uzdrowienia. Odłamek wzmocnienia niestety już się powoli kończy. Czyli będę muszę pioruńsko uważać. Coś tak takiemu koleby, jak go uderzam. Widzę, że mam do czynienia z prawdziwym plugastwem. Dobra, odskakuj, odskakuj. Leczenie? Dobrze. Jeszcze odłamki nie są gotowe. Ale za chwilę będą. O, pięknie! Totalnym przypadkiem wykonany idealny unik. Dobra, kolejne wzmocnienie, proszę. I ostatnie leczenie, jakie mi zostało. Właśnie wykorzystałem. Ładnie. Kurde. Dobra. Kolejne tornada. Do tyłu, do tyłu. No tak, nie mam leczenia. Nie! No! Kurwa! Ja pierdolę! Jak już tak dobrze szło, to musiał jakiś ładowany atak dystansowy zrobić. No co za ch... Najgorsze jest to, że nawet wolałbym, żeby on miał tych przydupasów w trakcie walki, choćby jakichś małych, do pomocy, bo wtedy mógłbym sobie odzyskiwać od ładunki odpoczynku Nefi. Tak nie, dostajesz czterech jakichś losowych frajerów, czterech albo pięciu na start, po czym wskakuje sobie on cały na biało. To jest pierwsza walka, w której mogę się wypstrykać z tych odłamków. Wszelakich. Odłamek amoku, odłamek spustoszenia, no, odłamek gniewu, to jest też coś dobrego, to wykorzystam teraz. Nieumarły. Czyli mogłem sobie odpalić nieumarły odłamek zamiast tego leczenia i byłoby, lepiej by mi to wyszło. Co nie, to nie, ja nie, ja poczekam. Ja poczekam. Spokojnie. Kurde, najgorsze jest to, że ja teraz, że ja nawet nie wiem, czy jeśli mam nieumarły odłamek i użyję na przykład odłamka wzmocnienia, to czy odłamek wzmocnienia wtedy przestaje działać, czy to jest osobny cooldown? Bo jeśli mogę mieć tylko jeden w ogóle odłamek aktywny, to jest jakiś żart. Pięknie, to się wbiłeś. Może by tak się zająć najpierw jednym kolesiem. Zajebiście. Dobra, włócznia.
Pięknie! Idealnie odzyskana! Mara. Kolejny odpoczynek. Kolejny przytupasi. Świetnie. Ładnie. Pięknie, Mara odzyskana. To mnie cieszy. Jak się już leczyć, to przynajmniej, żeby te Mary do mnie wracały. Dobra, cofnij. Żeby nie straciłem? Tak, straciłem. Niestety. Dobra, nie umarł odłamek. Niech więc wskakuje z powrotem. Tylko szkoda, że go straciłem, bo wolałem tego uniknąć. Mieć sobie ten jeden zestawiony na tego większego. Jesus! Dobra, Mara odzyskana. Serio, typie? Okej, pięknie. Mary odzyskane. Znowu ty. Świetnie. Tak na start. O, nie ma tak jak stracić na samym początku w ogóle ten odłamek, nie? Pięknie to wyszło, pięknie. Naprawdę. Dobra, nie, wiecie co? Zrobimy tak. Ja tam lecę, z wami widzę się, jak już go pokonam, bo mnie po prostu strzeli, jak mi gość rozpierdoli jeszcze raz. Na wizji. Dość! Skierowałaś gniew w złą stronę. No nie, dość dobrą. Wątpię, ptaku. Uzielu, przyszłaś dokończyć dzieła swojego brata wojny? Nie wiem, co uczynił mój brat i nie interesuje mnie. Bo gościu walczy dzwonem? Serio? A więc... Jesteś tu po to, by skraść duszę moich towarzyszy. Myślisz, że nie rozpoznaję broni władcy podziemi? Służę tylko Radzie. I trochę Sauronowi. Na 7 grzechów głównych, na to, co z nich zostało. Ale nie daje mi spokoju inna sprawa. Zdrada waszego wspaniałego królestwa. Ho, ho, tak. Spójrz na moje dzieło, potężna, i roześmiej się. Z trudem możemy się obronić, a co dopiero tracić energię na zdradzanie wielkiego jeźdźcy? Mój wierzchowiec, Zagłada, został zarżnięty anielską bronią, zanim przywołałam go na ziemię. Dowiem się czemu i poleje się krew. Możesz mi wierzyć. Nie bałam szczególną sympatią do jeźdźców. Przez was jesteśmy o krok od apokalipsy, a my... Nic mi nie wiadomo o spisku przeciwko wam. Ani o twojej misji na ziemi. Jak na swój rodzaj, Usil jest honorowy. To Rod mnie wie jeszcze o niczym nie świadczy. Co, aniołki nie są honorowe? Jak widzisz, mam własne problemy. Może moglibyśmy się dogadać, jeźdźcze. Ostatnio moje oddziały są dziesiątkowane. Tracę coraz więcej i więcej aniołów. Co najgorsze, dowiedziałem się, że moi bracia są mordowani przez plugawe urzeczywistnienie naszych koszmarów. Nieumarłe anioły. Celem są również demony, które także trafiają do królestwa nieumarłych. I kto twoim zdaniem jest odpowiedzialny? Jedyną siłą we wszechświecie zdolną do takiej herezji są żądze. Żądze? Postradałeś zmysły. Spotkałam je już wcześniej. Nie mają takiej mocy. A skąd pewność, że świat, który znałaś, jest tym samym, w którym żyjemy teraz? Coś go ugryzło w twarz, czy grzmotnęło? Mówi się, że nieznany demon obdarzył żądze mocą, która pozwala im stawiać czoła siłom nieba i piekła. Wichrzyciel apokalipsy. Żądze przeistaczają zarówno anioły, jak i demony w istoty nieumarłe, bezrozumne, które pragną tylko siać zniszczenie. Więc jeśli wyeliminuję żądze i rozwiążę tym twój problem, otrzymam z kolei coś od ciebie. To właśnie proponujesz. Kurde, jak to dziwnie wygląda w kartce z tym odłamkiem ciernia.
I aby udowodnić jeźdźcze, że nie życzymy ci źle... Akurat się skończył? Niechże ta gwiazda dobrze ci służy pięknie. Przeciwko żądze. Jeśli nie okiełznamy ich mocy, zgubią nas wszystkich. No ta broń. Dowiedz się, kto próbował mnie zabić. Ja zmuszę żądzę do ujawnienia źródła ich mocy, a potem je zniszczę. Mamy więc pakt. Jeśli się dowiem, że mnie okłamałeś, będziesz żałował, że serca nie wyrywa ci jeden z moich braci. Wojna ma w wyrywaniu serc, ma doświadczenie. Zbawienie. Wciśnij gałkę, aby wycelować. Wciśnij trigger oznacz do 4 celów, czyli trochę jak w gwiazdach, tylko że gwiazda chyba do 5 mogło oznaczyć. Wciśnij puść, aby rzucić zbawienie. Jeśli w użyciu jest dowolna esencja, przytrzymaj prawy trigger, żeby nasycić zbawienie mocą i zbawienie jej mocą. O, proszę, to dość ciekawe. Nie, ale kurde, fajnie wygląda to domek dzielnia w tej cutscence. Okej, jak rzucam trigger, wcisnę trigger, to po prostu rzucę tym. Czyli dobre na urozmaicenie w walce. Tylko walczymy, pyk, pyk, hop, unik, hop, jedziemy dalej. To może być dobre. O, tutaj co? Lęk uzdrowienia. Nasz sojusz jest tymczasowy, jeźdźcze. Jeźdźcze. Czekaj, czy któryś z nich coś powie. Ruszaj się, jeźdźcze. Nie wkurwiaj mnie, albo nadziejesz się na bat. Im szybciej stąd znikniesz, tym lepiej. Wiesz, jak nie, jak tak bardzo chcesz, to wiesz. Jedno cięcie i ty stąd znikniesz. Jak ty stąd znikniesz, to ja wtedy zniknę ci z oczu i też będzie dobrze. Dobra, co jest tutaj przy tym się truchle? Anielski artefakt, pięknie. Potrzebuję jeszcze 2 i mogę ulepszyć sobie... Znaczy, nie ulepszyć, mogę wyważyć sobie mojego marudera, czyli... Może twoja groźba ostatnio do pionu. Ty byś mu zaufała? Na szczęście nie muszę. Poza tym słowa zaufanie nie ma w moim słowniku. Także i teraz. Nieznośny duch. Dosyć! O! Witaj, Furio! Wydajesz się wprost promieniować manią krwi! Nie mam dla ciebie czasu, demonie. Nie, oczywiście! Jesteś bardzo zajętym jeźdźcem. Tyle osób do przemierzenia i miejsc do zabicia. Chyba na odwrót. Ale zastanawiam się, czy w trakcie swoich godnych rozsławienia pieśnią podróży nie trafiłaś na pewien artefakt. Artefakt? Jak wygląda? Cóż, to zwykła błyskotka, stworzona przez ptaki i coś jakby krzyż z ostrymi końcówkami i... Mogłem skłamać. To nie błyskotka, ale cóż, odpuść mi. Demon musi jeść. Znalazłam. Jest moja. Dam ci za nią 1,000,000 dusz. 1,000,000 dusz, które bym od razu ci zwrócił. Ciekawy interes. Twoja waluta. Moją są ostre przedmioty. Nie dogadamy się, ale możesz oddać mi pewną przysługę. Widziałeś nieumarłe anioły albo demony? Ach, nie życie. Niestety tak. Ci, których kiedyś nie imała się śmierć, zasługują na lepszy los. Co prawda nie darzę ptaków miłością, ale tak być nie powinno. Nie mamy więc o czym mówić. Daj znać, jeśli coś usłyszysz. Czyż nic nie jest w stanie cię poruszyć? Nie czujesz nic, widząc tych, którzy niegdyś wzbudzali grozę, pozbawionych mocy, którą tak pragnęli kontrolować. Życia. Może jak się dowiem, czemu starają się mnie zabić, znajdę trochę czasu na to, by im współczuć. Jakaż ona zimna, upajająca, dla kogoś, kto jest w gorącej wodzie kąpany. Ciekawie stwierdzone, w Ulgrimie. Bardzo ciekawie.
Masz coś nowego? Taki mini bossi, znaczy mini, taki boss w sumie tu wpadł. No nie, niestety nie masz. Masz tylko Mary, ale ja też sobie wykupię. Wiedziałem, że nie będziesz mogła się oprzeć. Czyli chyba tylko i wyłącznie za... Jak sobie życzy, za grzechy będą wpadały te anielskie i demoniczne artefakty do jego sklepiku. Zobaczmy. O, super! Znowu ten wielki ciul. Wow, widzę, że to jest tak samo mocne jak Gwiazda Wojny, czyli wcale. To będzie naprawdę tylko i wyłącznie urozmaicenie w trakcie walki. Demoniczny artefakt, kolejny. Adamantynowe srebro, ała! O, świetnie! Drugi widzę, wielce mocny. Jak tu jest więcej, tak. O, świetnie, to jest jeszcze ten, który się osłania. Cudownie. Ciekawe. Ja mam prawie 1000 HP. On mnie właśnie zone-shotował. Nieźle. No dobra, widzę, że czeka mnie... Wiesz co, nie, ja teraz powoli mam ochotę obniżyć tutaj poziom trudności, bo jak ta dalej będą walki wyglądały, to ta seria będzie trwała jakieś 20 odcinków więcej. Mogę już tutaj to zrobić, czy nie? Nie, to chyba dopiero ewentualnie przy ładowaniu. Oj, mogę w ogóle ulepszać zbawienie! Zobaczmy opis. Nie wiadomo, kto wykuł zbawienie. Jedną z gwiazd dzierżonych przez najsilniejsze anioły. Okej, obrażenia małe, no ale to ma być tylko urozmaicenie, a nie główna broń. Niektórzy twierdzą, że to dzieło samego stwórcy. Inni wskazują zaś na pierwszego i najpotężniejszego stwórców. Ktokolwiek ma rację, pewne jest jedno. Moc zbawienia jest bezdyskusyjna. Każdy wojownik posiadający tę świętą broń wlewa strach w serca i umysły swych przeciwników. Okej, okay, jak wygląda na scenie? Ładnie. Okej, okay, mogę zmieniać na scenie w trakcie. Nie muszę tego robić osobno. Dobra, to mi trochę nie wyszło. No i dobra, ten się pali. Okej, okay, to takiego pojedyncze uderzenia. Nie jest to przywołanie gromu z nieba. Jak to mogę zrobić? Chociażby tym atakiem. O, tym dokładnie. Pięknie. Bardzo pięknie. No dobra, innym razem. I co ode mnie to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy kontynuować tę podróż. Do usłyszenia.